struktur w Kołobrzegu formalnie powołanych nie ma. Między innymi ta wizyta, to jest i w studiu tutaj pana redaktora, ale też ma za zadanie, prowadzę rozmowy z różnymi osobami. Natomiast no, w obecnych czasach bardzo ciężko jest ludzi zachęcić, szczególnie tych, którzy mają jakiś dorobek zawodowy, społeczny, do działalności politycznej, do działalności partyjnej. Argumentują to albo zniechęceniem do polityki, albo obawą przed tym, że te osoby funkcjonują w jakimś tam układzie samorządowym, gdzieś tam współpracują z samorządem i po prostu się boją, że takie zaangażowanie do polityki przy partii opozycyjnej może być odebrane właśnie w taki sposób niezbyt dobry przez włodarzy. Przy czym nie dotyczy to tylko Kołobrzegu, Koszalina, ale praktycznie wszystkich, wszystkich miejscowości, wszystkich ekip rządzących. To dziwne, bo polityka to bagno, a bagno wciąga. Twój ruch znalazł miejsce, bo tu panowie są liderami, jeżeli chodzi o obecność antenową i twój ruch niedawno się pojawił. Złapał procentowo, także może w Kołobrzegu pan znajdzie nawet też... Nawet w Kołobrzegu mam wiceprzewodniczącego, który właśnie trochę tak okrakiem staje, bo jeszcze jest członkiem Platformy. Jeszcze... No właśnie, nie możemy ustalić, Wiktor, co stało. Wiceprzewodniczący? Zarządu regionu struktury ruchu. Panie pośle Czesławie, pan znowu prowadzi rozmowy pozamikrofonowe, no. Przepraszam. Dobra, to proszę o dyscyplinę mikrofonową, radiową. Soczi, panowie...